Dzień dobry, Kacper Szczurek, witam i zapraszam na nasz cotygodniowy serwis. A w nim, jakie nowości czekają nas w ramach gospodarki odpadami i czy unikniemy podwyżek cen. Ponadto zaproszenie na chrzanowski finał WOŚP i podsumowanie ponadrocznej akcji Superpływak na chrzanowskiej krytej pływalni. Zapraszam! Nowymi sposobami naliczania opłat za odbiór śmieci, kwestią wymiany uszkodzonych pojemników czy wprowadzeniem kart mieszkańca dla korzystających z punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tymi tematami ma zająć się Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie w nadchodzącym roku. My na rok 2022 mamy oczywiście plany dalszej modernizacji czy unowocześnienia naszego systemu gospodarki odpadami. Już teraz pracujemy nad wprowadzeniem kart mieszkańca, którymi to kartami mieszkańcy by tutaj na Pszokach mogli się obsługiwać. Chcielibyśmy, żeby również tutaj mieszkańcy za te ponadnormatywne ilości odpadów mogli na miejscu płacić kartą, nie gotówką, ale kartą, a nie na przelew, jak to od dzisiaj wprowadziliśmy. Pracujemy nad dalszymi rozwiązaniami. Jesteśmy już blisko uruchomienia aplikacji e-Urząd, żeby każdy mieszkaniec mógł sobie założyć własne konto w systemie gospodarki odpadami, żeby mógł sprawdzać, jak wygląda jego płatność, czy ma zaległość, czy ma nadpłatę, jaki ma numer ewidencyjny. Już jesteśmy na ukończeniu. No i przede wszystkim rok 2022 to jest rok, w którym przewidujemy przeprowadzenie przetargu na kolejne okres na odbiór i zagospodarowanie odpadów. I tutaj już przymierzamy się, już rozmawiamy z radnymi, z mieszkańcami, w jakim zakresie zrobić ten przetarg, czy ująć w umowie, w przetargu i w przyszłej umowie również wyposażanie mieszkańców w pojemniki, czy pozostawić tak jak do tej pory, czy pojemniki powinny być myte przez firmę, czy tak jak do tej pory przez mieszkańców. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każde zwiększenie zakresu usługi powoduje to, że będzie to kosztem opłaty od mieszkańca i myślę, że tutaj ta opłata po nowym przetargu będzie musiała być wyższa. No wszystko dzisiaj drożeje, koszty pracy, paliwa, energii, więc pewnie w kolejnych przetargach niestety będziemy musieli sięgnąć po te pieniążki również do kieszeni mieszkańców i podnieść opłatę. Myślimy również nad zmianą metody naliczania opłaty od mieszkańca. Dzisiaj to mamy od ilości mieszkańców, analizujemy również od ilości zużytej wody, czy od gospodarstwa domowego. Patrzymy, jak to robią w innych miastach, chociażby w Warszawie, gdzie w przeciągu kilku lat już po raz kolejny zmienia się metodę. Nie ma złotej metody, no ale my również analizujemy, czy przy tej okazji, że będziemy dużo zmieniali, czy również nie pokusić się o sprawdzenie innej metody naliczania odpadów. W ostatnich tygodniach rośnie liczba porad udzielanych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Na razie większość wizyt odbywa się przy bezpośrednim kontakcie z lekarzem. Niewykluczone jednak, że ZLA wprowadzi pewne obostrzenia, jeśli sytuacja pandemiczna będzie się pogarszać. Od września my utrzymujemy na dzień dzisiejszy podobny poziom, powiedzmy, udzielonych świadczeń. Jest to około 12,5 tysięcy porad miesięcznie w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zawsze okres jesienno-zimowy kształtował się wzrostem udzielanych świadczeń. Oczywiście to, co do nas dociera z przekazu medialnego, my też obserwujemy, że powoli zaczyna ta ilość rosnąć świadczeń. To, co też jest istotne, pacjenci dość w sposób taki odpowiedzialny podchodzą. Coraz częściej proszą o teleporady, chcąc uniknąć zarażenia personelu, innych pacjentów. I tutaj ta forma teleporad będzie funkcjonowała. Zobaczymy, jak będzie to dalej ewoluował. Czy jest taka sytuacja, że na przykład ktoś umawia się na teleporadę, ale lekarz może wtedy stwierdzić, że jednak wolałby go zobaczyć i on przychodzi? Znaczy teleporada zawsze jest takim elementem początkowym. W czasie rozmowy z lekarzem, w zależności jakie jest zapotrzebowanie, problem zdrowotny, wtedy lekarz decyduje o wizycie bezpośredniej, ewentualnie o tym, czy świadczenie jest tylko w formie teleporady. Liczba zakażeń rośnie, na razie nie ma oficjalnych wskazań od Ministerstwa Zdrowia, ale czy myślicie Państwo ewentualnie o jakichś obostrzeniach? Znaczy na pewno będziemy w sposób aktywny uczestniczyć w całym tym procesie walki z pandemią i nasza rola jest jak najbardziej, powiedzmy, służebna, ale chciałbym, żeby też jednoznacznie zabrzmiało
jedna rzecz. System składa się z opieki zdrowotnej i po drugiej stronie jest pacjent. Zarówno pacjenci, jak i opieka zdrowotna w pewnym układzie muszą wypracować pewien kompromis i pewną granicę, które nie powinny być, powiedzmy, przekraczane. Trzeba mieć świadomość tego typu, że jeżeli pacjent jest chory, jest gorączką, w pierwszej kolejności powinien mieć kontakt telefoniczny i tak to będziemy starali się, powiedzmy, powoli wdrażać, czyli powrót do takich większych obostrzeń, aby nie narażać przede wszystkim innych pacjentów. Osoby, które przebywają na terenie przychodni, praktycznie powinny być bez gorączki, bez cech infekcji. To jest nasz cel, do którego będziemy dążyli, starając się, powiedzmy, jak najwięcej świadczeń udzielać w układzie bezpośrednim. Można zgłaszać uwagi i pomysły do regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym tygodniu ruszyły konsultacje w tej sprawie. Obecnie rozpoczęliśmy badania dotyczące regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego, żebyśmy przed kolejną edycją wiedzieli, jakie są oczekiwania przy tym narzędziu partycypacji. I są one w dwóch formach. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę ewaluacyjną do regulaminu Chrzanowskiego Budżetu. Takie też zawiera ona pytania dotyczące regulaminu i dotyczące w ogóle funkcjonowania Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego, ale też mogą zgłosić za pomocą formularza zgłoszeń. Na platformie naszego Chrzanowskiego Budżetu jest dostępna ankieta, jest też dostępny plik do pobrania, ponieważ mieszkańcy mogą i elektronicznie, i w tak zwanej tradycyjnej wersji papierowej składać tą ankietę. Miejsca, w których można przynieść ankietę, ewentualnie wypełnić, to są placówki naszej biblioteki, czyli wszystkie filie i główna siedziba biblioteki, MOKSIR, oraz muzeum. Na basenie będzie można tą ankietę również wypełnić, zostawić w urnie. Ewentualnie wejść sobie na naszą stronę Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego i tam na pierwszej planszy będzie ankieta do wypełnienia. Ewentualnie można to samo zrobić za pomocą formularza zgłoszenia uwag do regulaminu Chrzanowskiego Budżetu i też złożyć do urny lub przynieść nawet do nas do urzędu, do Wydziału Promocji, do pokoju 44. Czyli co, jeżeli mamy jakieś pomysły, jak usprawnić jeszcze głosowanie, działanie Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego, sugestie, to warto teraz zajrzeć na strony lub wybrać się do wspomnianych instytucji i zareagować. Tak, to jest ten czas, kiedy można się wypowiedzieć, jak postrzega się Chrzanowskiego Budżet. Można też swoje pomysły zamieścić, ponieważ pytania mamy też otwarte. Można opisać, jak mieszkańcy to widzą. Dla nas będzie to cenna bardzo informacja we wszystkich punktach ankiety czy też formularza, bo dostaniemy sygnał, co mamy usprawnić, jak zmienić, jak ulepszyć, żeby mieszkańcy dostali produkt, którego oczekują, który chcą ulepszyć. Myślę, że 5-letnia edycja już też pokazała, mieszkańcy wiedzą, co to jest Chrzanowski Budżet, że funkcjonuje on i można z niego korzystać, ale teraz zastanowią się, wypełniając ankietę czy oglądając nasz regulamin, co im nie pasuje, co można zmienić, albo będą mieli jakieś fajne pomysły, bo jesteśmy otwarci. Do kiedy można wziąć udział w tych konsultacjach? Do 7 lutego będzie można we wszystkich tych formach składać swoje po prostu uwagi. 724 wnioski o przyznanie dodatku osłonowego trafiły już do Chrzanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatek jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Kto może się o niego starać i jakiej wysokości jest to pomoc? O tym dyrektor OPS-u w Chrzanowie Renata Wiszniewska. Dodatek osłonowy powstał jako element rządowej tarczy antyinflacyjnej i stanowi zniwelowanie rosnących cen zarówno żywności, energii elektrycznej, jak i gazu. Ubiegać się może każdy, niezależnie od tego, jakie mieszkanie posiada. Czy to będzie mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, komunalne, czy też dom jednorodzinny. Czy są kryteria dochodowe, które w przypadku tego dodatku mają znaczenie? Tak, tutaj ma znaczenie kryterium dochodowe. W zależności od tego, czy mamy gospodarstwo jednoosobowe, czy wieloosobowe. Dla gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 2100 zł. Natomiast dla wieloosobowego 1500 zł na osobę. Mówimy tutaj
o kwotach netto. Wnioski można składać od 4 stycznia tego roku do 31 października włącznie. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. I jeżeli ktoś chciałby złożyć wniosek, musi się tu zjawić osobiście, czy można to zrobić drogą elektroniczną? Wnioski o dodatek osłonowy można składać zarówno w Ośrodku Pomocy Społecznej na dzienniku podawczym, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Świadczenie jest świadczeniem jednorazowym. Wnioski złożone w styczniu będą wypłacane w dwóch równych transzach. Pierwsza do końca marca, druga do 2 grudnia. Natomiast wnioski złożone po 1 stycznia wypłacane jednorazowo do 2 grudnia. Dodatek osłonowy i wysokość jego uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ogrzewania. I tak dla gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 400 zł, dwu- i trzyosobowego 600 zł, cztero- i pięcioosobowego 850 zł, sześcio- i więcej osobowego jest to kwota 1150 zł. I w zależności, czy źródło ogrzewania jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wówczas ten dodatek jest wyższy. Czyli warto wypełnić ankietę i wpisać budynek do ewidencji, bo wtedy możemy liczyć na jakiś bonus finansowy tutaj także. Tak, oczywiście, i można to zrobić do czerwca tego roku. Wnioski o dodatki składają głównie Państwa klienci, czy generalnie potrzebujących i chcących skorzystać z tego jest szersza grupa? Tak jak mówiłam, wniosek może złożyć każdy. Wiadomo, że zależy tutaj kryterium dochodowe, natomiast do wniosku nie musimy dostarczać żadnych zaświadczeń o dochodach, ponieważ te dochody weryfikujemy tutaj na miejscu w systemie teleinformatycznym. Należy tylko zaznaczyć, czy ktoś ma jakieś źródła dochodu nieopodatkowane, na przykład są nimi alimenty, albo ktoś posiada gospodarstwo rolne. Mówiliśmy tutaj o ewidencji emisyjności budynków. Czy w takim razie źródło ogrzewania ma znaczenie w przypadku ubiegania się o ten dodatek? Nie, nie ma żadnego znaczenia. Może to być każde źródło ogrzewania, czy to będzie piec węglowy, koza, kominek, ogrzewanie gazem. Na części linii autobusowych prowadzonych przez ZKKM ograniczono liczbę kursów. Zmiany związane są z zimową przerwą w nauce w szkołach. Obowiązują więc rozkłady jazdy takie jak w wakacje. One na stałe są wywieszone na tabliczkach rozkładowych, w gablotach informacji pasażerskiej. Pasażerowie stale korzystający radzą sobie z tym. Problem mogą mieć ci, którzy doraźnie korzystają z przewozów i spoglądają na rozkład jazdy na dni robocze, a nie na ten, który obowiązuje w czasie wakacji, a w tym przypadku ferii zimowych. Czyli teraz w tym okresie warto patrzeć na rozkłady, które są wyraźnie zaznaczone, że to jest na czas przerw wakacyjnych i świątecznych? Tak, to są nie wszystkie linie komunikacyjne. Niektóre, szczególnie dotyczy to linii 9 i 10, gdzie jeździ jedna brygada w każdej z tych linii mniej. Jeden autobus mniej dziennie wyrusza do realizacji tych przewozów, ale również na linii 15, 38, 41, 42 drobne korekty, takie na przykład jak na linii 15 w okresie ferii i wakacji autobus nie wjeżdża do dzielnicy Kosówki, a pozostałe przystanki obsługiwane są normalnie. Czy można się spodziewać, że tych autobusów w związku z tym będzie mniej w tych godzinach porannych i takich wczesno-popołudniowych? No skoro na linii 9 oraz 10 po jednym autobusie mniej jeździ, to tu jest przez cały dzień naruszony ten rozkład jazdy, taki niewakacyjny, więc trzeba dokładnie przyglądać się rozkładowi jazdy, a najlepiej korzystać z aplikacji Kiedy Przyjedzie, wybierając w tej aplikacji konkretnie
konkretny przystanek. Mamy informację taką, jak na elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej wyświetla się, za ile minut będzie, nie o której godzinie, tylko dokładnie za ile minut. To są dane z pozycjonowania autobusu za pomocą GPS-u i poprzez odpowiednie oprogramowanie ta informacja trafia do pasażera. Mają po kilka lat i już składali ślubowanie strażackie. Druga dziecięca drużyna strażacka przy Chrzanowskim OSP działa od kilku miesięcy. Młodzi druhowie OSP przechodzą szkolenie, a ślubowanie jest jednym z elementów zajęć. Odbyło się ślubowanie młodych strażaków, już drugiej grupy, która stworzyła się we wrześniu 2021 roku w naszej jednostce. Natomiast początek roku, czyli okres sprawozdawczy, gdzie odbywa się zebranie za rok poprzedni, postanowiliśmy również uczcić ten moment uhonorowaniem młodych strażaków ślubowaniem na sztandar OSP. Być zdyscyplinowany. Czy ślubowanie takiego młodego strażaka jest identyczne jak strażaka, który później już pracuje w OSP? Jest bardzo podobne. Tak naprawdę to zależy od ustaleń w jednostce, jak to ślubowanie będzie się odbywało. U nas ze względu na to, że są to małe dzieci, warunki atmosferyczne nie były dogodne na zewnątrz, odbyło się to w środku budynku na sali. Ale słowa ślubowania są podobne? W naszym przypadku jednostki w Chrzanowie tak. Czy to oznacza, że ci młodzi ludzie już składając tą przysięgę będą musieli pełnić obowiązki strażaka ochotnika? Jak najbardziej, zresztą na każdej zbiórce, na której się spotykamy, są przygotowywani do tego, aby w momencie osiągnięcia pełnoletności móc już wykonywać zadania takie jak dorośli strażacy. Większość z nich rzeczywiście chce zostać strażakiem, czy po tych doświadczeniach, które już mają, pojawiły się wątpliwości, czy podołają tej niełatwej przecież pracy? No na chwilę obecną jest to grupa 25 dzieci. Jak dotąd nikt nie zrezygnował, więc myślę, że będą trwali w tym swoim postanowieniu. Będą cztery przedmioty schowane w środku, one będą mrugać. Trzeba je w tym pomieszczeniu znaleźć i wynieść na zewnątrz. Przechodzą już takie szkolenie podobne do tego jak strażacy OSP. Tak, staramy się na tyle, na ile jest to możliwe, odzwierciedlić działania dorosłych strażaków, przekładając to na szkolenia dla dzieci, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ilu tych najmłodszych strażaków składało ślubowanie? Grupa liczy 25 dzieci. No niestety ze względu na chorobę nie wszyscy mogli dotrzeć, ale większość grupy się pojawiła. Wśród strażaków OSP pojawiają się coraz częściej kobiety. Czy w tej drużynie młodych strażaków także panie są? Tak naprawdę połowa tej drużyny to są dziewczynki. Nawet poczet sztandarowy, który był utworzony z grupy pierwszej, funkcjonującej już drugi rok, składał się z dwóch dziewczynek i chłopca. Już w przyszły weekend, 30 stycznia, odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zagra także w gminie Chrzanów. W tym roku podczas akcji zbierane będą pieniądze na rzecz wsparcia okulistyki dziecięcej. W tym roku na ulicę Chrzanowa wyjdzie aż 110 wolontariuszy. Znajdziecie ich w każdym zakątku naszego miasta. Zapraszamy Was na licytację w internecie, na nasz fanpage Chrzanowski Finał WOŚP, na którym już od poniedziałku będą pojawiały się przekazane przez Was dary na licytację. Witajcie kochani, już w ten poniedziałek zapraszamy Was na naszego fanpage'a na Facebooku, a także na konto instagramowe, gdzie będziemy już od poniedziałku wystawiać nasze przedmioty na licytację. Wszystko, co do tej pory do nas złożyliście i co jeszcze macie zamiar nam przysłać czy podarować, będziemy od poniedziałku wrzucać i będziecie mogli zacząć licytować. Jeżeli jeszcze chcecie coś dorzucić od siebie, wystarczy, że zadzwonicie na któryś z telefonów, który podaliśmy właśnie na fanpage'u lub będą tutaj poniżej napisane. Do zobaczenia na wielkim finale w niedzielę. W ramach tegorocznego Chrzanowskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy przed budynek Domu Kultury w Chrzanowie. Do oddania krwi w godzinach od 10 do godziny 15 będzie stał krwiobóz z Krakowa. Weźcie ze sobą dowody osobiste, bo bez tego nie będziecie mogli oddać krwi. Na placu Tysiąclecia będziecie mogli zobaczyć grupę operacyjną Patriot, jak i łuczników ze Stowarzyszenia Łuczniczego Arrow.
Będą wozy strażackie, także będzie można podejść, zobaczyć. Na terenie Chrzanowa, jak i Sołectw będziecie mogli spotkać wolontariuszy, którzy będą do takich puszek zbierać pieniążki na finał orkiestry. W niedzielę również w naszych sołectwach będzie się działo. Na przykład w Pładzie pani sołtys ze stowarzyszeniami zapraszają na ognisko, a w Balinie pan sołtys zaprasza na poczęstunek, kawę, herbatę i ciacho do sołtysówki. Finałem tegorocznej akcji będzie Światełko do nieba. Zapraszamy wszystkich chrzanowian na godzinę 20 na Plac Tysiąclecia. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie, zapraszamy wszystkich serdecznie, do zobaczenia. Burza śnieżna w poniedziałek dotarła do Chrzanowa. To niecodzienne zjawisko, kiedy w zimie można usłyszeć potężne grzmoty towarzyszące opadom śniegu i drobnego gradu. W Polsce burze zimą są dość rzadkim zjawiskiem. Jak tłumaczą synoptycy, mechanizm ich powstawania jest podobny do tego, jaki związany jest z burzami latem. Zazwyczaj związane jest to z dużą różnicą ciśnień i wilgotnością. Na szczęście powiat chrzanowski nie był w epicentrum tego zjawiska i służby nie odnotowały poważniejszych zdarzeń z tym związanych. Bez prawa jazdy, ale z kilkumiesięcznym dzieckiem i pasażerką w samochodzie 25-latek uciekał przed policją. Pościg miał miejsce w miniony weekend w Chrzanowie. O finale akcji powiedziała nam aspirant Iwona Szelichiewicz z chrzanowskiej policji. W ubiegły weekend około godziny 13.40 na ulicy Borowcowej w Chrzanowie policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie postanowili zatrzymać do kontroli samochód marki Fiat, którego kierowca miał niezapięte pasy bezpieczeństwa. Mężczyzna siedzący za kierownicą Fiata na widok włączonych sygnałów zarówno świetlnych, jak i dźwiękowych radiowozu ominął radiowóz poboczem, po czym zaczął uciekać w kierunku centrum miasta. Po trwającym kilkanaście minut pościgu zatrzymał swój pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Nie udało mu się uciec, gdyż został zatrzymany przez umundurowanych policjantów. Okazało się, że 25-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ 2,5 miesiąca temu zostało mu zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Mężczyzna, podejmując ucieczkę przed funkcjonariuszami policji, wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, ponieważ w samochodzie przewoził zarówno pasażerkę, i kilkumiesięczne dziecko bez wymaganego fotelika. Samochód również nie posiadał aktualnych badań technicznych, został zatrzymany też dowód rejestracyjny, a za niezatrzymanie się do kontroli drogowej w najbliższym czasie mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie ominie go również kara za wykroczenia, których dopuścił się uciekając przed radiowozem. Warsztaty programowania czy projektowania graficznego zorganizował na czas ferii dla najmłodszych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. To tylko część propozycji, bo najmłodszych zaproszono także na specjalne seanse kinowe. Mortimer, nie! To chyba jakaś jaszczurka! Wracaj do domu. W ramach kulturalnych ferii w mieście zapraszamy na specjalne seanse kinowe. Dzisiaj jak ocalić smoka i tutaj smok mi towarzyszy i jest trochę niegrzeczny i zionie ogniem czasem i przeszkadza, więc zapraszamy, można sobie zrobić z nim zdjęcie. Można zrobić też maskę i kolorować super kolorowanki i dostać fajne miecze z balonów. Przez cały tydzień dwa różne filmy, Gordon i Paddy oraz jak ocalić smoka, a w przyszłym tygodniu Rodzina Adamsów i Czarny Młyn.
To coś odrażającego. To coś potwornego. To stary kamper Adamsów. Czas zacieśnić więzy rodzinne. Co? Jedziemy razem na wycieczkę. To okrutne, nawet jak na ciebie. Broń się za kółko! Serdecznie zapraszamy. Niespodzianki będą nieoczekiwane i na pewno będzie można spotkać parę tajemniczych postaci. Jak najlepiej zdobywać wiedzę? Poprzez zabawę. Dlatego Chrzanowskie Muzeum zorganizowało warsztaty dla dzieci, na których uczą się o tradycji regionu, ale także dobrze się bawią, jak choćby malując na tkaninach. Dzisiaj robimy artystyczne dekorowanie tkanin. Pomyślałam, że jest to taka fajna technika, którą może troszkę trudniej zrealizować na takich regularnych warsztatach szkolnych. W przypadku mniejszej grupy, gdzie mamy taką luźniejszą atmosferę, można coś takiego nowego wykorzystać. Także w oparciu o taką króciutką historię tkanin, dekoracji tkanin, różnego rodzaju powstawania materiałów. Dzieci teraz pracują sobie na kawałkach tkaniny, poznając techniki dekorowania materiałów. Jak to można zrobić i jakich używa się tutaj farb czy pasteli? Ja postanowiłam na takie najprostsze techniki, żeby dzieci sobie mogły też z tym poradzić. Prosta technika drukowania tkanin z użyciem szablonów, które wykonałam wcześniej. Malowanie farbami akrylowymi i malowanie pisakami bądź pastelami, też specjalnie przeznaczonymi do tkanin. Także są to materiały, które też dziecko, chcąc sobie jakby kontynuować pracę w domu, może dostać, nabyć, czy to internetowo, czy w sklepie stacjonarnym, jak dla plastyków. Jest to na tyle prosta technika, że dziecko nawet w wieku przedszkolnym, czy takim wczesnoszkolnym sobie bez trudu poradzi. Czy te wzory są tutaj indywidualne? Każdy może mieć swój pomysł? Jak najbardziej. Ja oczywiście tutaj kilka propozycji poddałam, ale ja podchodzę do warsztatów w taki sposób, że to dzieci są artystami, są twórcami, ja tylko tam troszeczkę podpowiadam i dzieci realizują swoje pomysły tak naprawdę. Jeśli ktoś sobie nie radzi, zawsze służę pomocą, ale cieszy mnie niesamowicie kreatywność dzieci, dobór kolorów, pomysły wspaniałe, które dzieciaki mają, także jestem otwarta na to i najbardziej się właśnie cieszę z takiej pracy samodzielnej, absolutnie nic nie narzucam. A te warsztaty też, no mam nadzieję, że troszkę wzbogacą jeszcze bardziej kreatywność dzieci, bo są to warsztaty, które pozwolą na kontynuację pracy w domu. Takimi technikami można sobie ozdobić elementy odzieży, jakieś przedmioty użytkowe, na przykład torebkę, jakiś plecaczek, woreczek, trampki, więc taka technika, która też daje takie szersze możliwości później do realizacji. Te dzisiejsze warsztaty to jedne z warsztatów organizowanych przez Chrzanowskie Muzeum w ramach ferii. Tak, są to jedne z warsztatów. W kolejnych dniach koleżanki będą realizowały warsztaty o tematyce etnograficznej w połączeniu z elementami historycznymi i też warsztaty plastyczne, malarstwo witrażowe, więc też taka dość szeroka tematyka, zróżnicowana i dopasowana jak najbardziej do różnego poziomu umiejętności i wieku dzieci.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zaprasza na szczepienie przeciw COVID-19. Istnieje możliwość zaszczepienia się pierwszą, drugą i trzecią dawką szczepionki. Rejestracja odbywa się na trzy sposoby: poprzez internetowe konto pacjenta, całodobową infolinię lub rejestrację w przychodni. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie ZLA. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy częściej chorujemy. Warto więc pomyśleć o zaszczepieniu się przeciwko grypie. Można to zrobić w punkcie szczepień ZLA, również odpłatnie. W pakiecie płatnym jest szczepionka, usługa i konsultacja lekarska kwalifikująca do szczepienia. Rejestracja pod numerem telefonu 32 610 00 49. Ponad 6 tysięcy kilometrów przepłynęli w sumie uczestnicy pierwszej edycji akcji Superpływak zorganizowanej przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Już trwają zapisy do kolejnej edycji. Organizatorzy liczą, że zainteresowanych będzie równie dużo jak w ubiegłym roku. 738 kilometrów, pan Paweł Wojciechowski. Bardzo dziękuję. No sami jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją. Z samego początku była ona bardzo liczna, ona się wykruszała oczywiście wraz z upływem miesięcy. Pomimo trudnego okresu 24 osoby w kategorii seniorskiej i jedna osoba w kategorii juniorskiej udało się pokonać te limity, które były wyznaczone przez organizatorów. Jak długo trwał cały cykl w ramach tej edycji? Zaczęliśmy tak naprawdę w listopadzie od zapisów 2020 roku i do 30 grudnia 2021 roku można było pokonywać te dystanse codziennie, w każdym momencie, kiedy byliśmy otwarci. Tak naprawdę wyłączyła nas powód zamknięcia naszej pływalni między styczniem a majem. Tak naprawdę nie mogliśmy być otwarci dla klientów. Tutaj akcja była zawieszona. Pierwsza edycja Superpływaka za nami. Ilu było uczestników? W sumie zgłosiło się 349 uczestników, niemniej nie wszyscy pływali. Ci, którzy cały czas uczestniczyli i pływali, to jest 228 uczestników. I tych uczestników możemy podpiąć pod jakiś ranking. Najlepszy wśród mężczyzn? Najlepszy wśród mężczyzn, jak już wiemy, pan Paweł Wojciechowski, który przepłynął 738 kilometrów. Pań było nieco mniej. Pań było nieco mniej w tym rankingu, ale panie też sobie świetnie radziły. Najlepsza pani to pani Monika Niedźwiecka, która przepłynęła ponad 122 kilometry. W sumie ile przepłynęli? Czy jest takie podsumowanie uczestnicy Superpływaka? Tak, oczywiście, że jest takie podsumowanie, no muszę odczytać. W sumie uczestnicy wszyscy przepłynęli w ciągu całego roku 6275 kilometrów i 400 metrów. Tytuł megapływaka i ponad 700 kilometrów przepłyniętych tutaj na basenie. Taka ilość spowodowana paradoksalnie zmianą regulaminu w trakcie, ponieważ pierwsza wersja, z tego co pamiętam, miała się zakończyć w czerwcu, a ponieważ chyba od lutego do maja był basen zamknięty, regulamin został zmieniony, przedłużony termin pływania, no stąd dystans się powiększył. Znaczy zapisując się na pierwszą edycję, miałem w planie przepłynąć 240 kilometrów i tyle udało mi się przepłynąć do połowy czerwca, a później to już było siłą rozpędu, kilometry, systematyka przede wszystkim. No właśnie, czy to jest tak, że jak się już zacznie, to później trudno bez tego żyć niejako? Tak, parę razy miałem tak, a nie pójdę, bo brzydka pogoda, ciężko dojechać, ale 15 minut przed terminem, przed czasem, bo zawsze tak byłem koło 18, patrzę na zabieg, no nie, co ja będę robił w domu, telewizor bez sensu, no to tu przyjeżdżałem. Trzeba codziennie być na basenie, żeby pokonać taki dystans? Nie, to jest już kwestia uregulowania bardziej, bo na początku była taka, nierówne były te dystanse, raz było 2,5 kilometra, raz 2 kilometry, raz 3, a później już powiedzmy w drugim, trzecim miesiącu to już było codziennie 3 kilometry. Zdaje sobie pan sprawę, że gdyby tak te kilometry w linii prostej przeliczyć, to nawet przepłynąłby pan poza Gdańsk. Czułem, że będzie takie pytanie. Bardziej bym się skłaniał, jakby rzeki płynęły bardziej na południe Europy niż naszą, no niezbyt czystą Wisłą, tak. Czyli co, raczej w ciepłe tereny? Tak, w linii prostej to do chorwackiego wybrzeża bym dopłynął, jeżeli to byłoby oczywiście w linii prostej.
Czy rzeczywiście ten super pływak mobilizował do tego, żeby pływać? Tak, to już, tak już się weszło w rytm, to już pływanie. Jak na razie zainteresowanie głównie wśród dorosłych, bo zresztą chyba do nich ta akcja była skierowana. Zgadza się, popularyzowanie pływania wśród mieszkańców, zwłaszcza w tych kategoriach dorosłych, jest jak najbardziej z naszej strony korzystne. W tym roku już widzimy zapisy dzieciaków, uczestników zajęć zorganizowanych, czy przez kluby, czy przez szkółki, więc tym samym zapraszam, do końca stycznia są zapisy wszystkich Państwa, którzy chcą wziąć udział w drugiej edycji Superpływaka. Zapraszamy na basen. Zespoły Wisły Płock i Zrywu Chorzów zwyciężyły w tegorocznej edycji turnieju piłki ręcznej chłopców Caban Cup. W starszej kategorii drużyna PMOS-u Chrzanów wywalczyła brązowe medale, a w młodszej uplasowała się tuż za podium. Siedemnasta edycja naszego turnieju. W dobie pandemii udało nam się zorganizować już go drugi raz. Stąd też mniejsza ilość zespołów. Zazwyczaj gościliśmy większą ilość drużyn. Były zespoły praktycznie z całej Polski, bo tutaj województwo opolskie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie miało swoich reprezentantów. Małopolska oczywiście. Także tutaj rywalizacja była dość mocna. Były dwie kategorie. To był rocznik 2-10 i młodsi, czyli chłopcy z piątych klas szkoły podstawowej i rocznik 2-8 i młodsi, czyli siódme klasy. Rywalizujemy na dwóch halach największych w powiecie chrzanowskiej, czyli w hali sportowej w Chrzanowie i w hali sportowej w Libiążu. W Libiążu w tym roku rywalizowali młodsi adepci handbalu, rocznik 2010 i młodsi. Jeżeli chodzi o grupy pełnosowskie, to prowadził pan Michał Gacek i pan Dawid Skoczylas. Natomiast w Chrzanowie rywalizował rocznik 2008, czyli to jest młodszy rocznik, czyli młodzika. No i tutaj ten zespół prowadził pan Leszek Wójcik. System rozgrywek był ułożony w ten sposób. Były dwie grupy po cztery zespoły. Tam była gra każdy z każdym. Pierwsze dwa zespoły awansowały jakby do półfinału i właśnie w sobotę były mecze półfinałowe i o miejsca. Każdy zespół zagrał tyle samo minut po prostu. Nikt nie zagrał mniej. O to chodzi, żeby tutaj właśnie było dużo grania. To jest turniej towarzyski. Zespoły tu przyjeżdżają, żeby przygotować się do jakichś tam swoich rozgrywek, no i też rywalizować na poziomie takim ogólnopolskim. Młodszy rocznik rozgrywał swoje mecze na hali w Libiążu, ponieważ tutaj starsza kategoria rozgrywała mecze w Chrzanowie. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, przyjechały również zespoły z Polski, z naszego rejonu również. Przyjechały zespoły z Obornik Wielkopolskich, przyjechał zespół z Zawadzkich, Grodkowa, zespół z Chorzowa. Z PMOS-u wystąpiły 3 zespoły, jeden poza konkurencją, tutaj niestety się Przemyśl w ostatnim tygodniu wypisał. Dlatego tutaj awaryjnie zrobiliśmy poza konkurencją, także troszkę tych chłopaków też od nas było. Turniej zwyciężył Zryw Chorzów, bardzo fajny zespół, wyrównany. Drugie miejsce ESPR Zawadzkie, trzecie zespół z Grodkowa, niestety PMOS 1 Chrzanów. Najgorsze miejsce dla sportowca, czwarte, ale chłopcy bardzo dzielnie walczyli, niewiele brakło, aby medal zawisł na ich szyi. Chłopcy naprawdę się starali, tutaj dali z siebie wszystko, już w ostatnim meczu kolana poobijane, ale dali radę. W kategorii starszej półfinałach tutaj grał najpierw Kusy Kraków, grał z Obornikami Wielkopolskimi. Tam był dość mecz wyrównany. Wygrały ten mecz Oborniki Wielkopolskie. No drugi półfinał to gospodarze PMOS Chrzanów z Wisłą Płock. Tutaj też Wisła Płock była bezkonkurencyjna. No i Chrzanów musiał uznać wyższość tego zespołu. Z Chrzanowem się znamy już bardzo długo. Znamy się z Obornikami, znamy się z Krakowem. Tak więc cztery zespoły, które na pewno w przyszłym roku gdzieś będą stanowić o sile piłki ręcznej w kraju. Zaczęliśmy dobrze turniej od wygranej z Krakowem i po kolei z każdym przeciwnikiem wygrywaliśmy, no ale chłopacy zasłużyli na to, ciężko pracują. Cały czas gdzieś nam brakowało w finałach, żeby wygrywać, dzisiaj się udało. Finał, myślę, że bardzo, bardzo zasłużone wyniki, bardzo sprawiedliwie wszystko się odbyło. Ja też tak tutaj sugerowałem przed turniejem, że wskazywałem faworytów, że właśnie Płock i Oborniki, jeżeli nam udałoby się zająć to miejsce medalowe, byłby to sukces, udało się po takim emocjonującym meczu z naszym odwiecznym rywalem Kusy Kraków, udało się wygrać 3 bramkami, jesteśmy
jesteśmy zadowoleni bardzo. Natomiast w finale tutaj też był mecz dość zacięty, no ale Płock okazał się zespołem najlepszym. Muszę pochwalić oborniki, na pewno tutaj wyszkolenie techniczne, bardzo szybką piłką grają i tylko na plus, oby tak dalej. Miejmy nadzieję, że będziemy zawsze w finałach się spotykać. Chcemy w przyszłym roku ugrać medal Mistrzostw Polski, ale to wiadomo, to jest bardzo długa droga, małymi kroczkami do celu. Jeżeli tak otworzyliśmy rok, mam nadzieję, że tak się też skończy. Jak co roku głównym organizatorem turnieju PMOS Chrzanów, też SP1 Chrzanów, szkoła podstawowa tutaj z Jedynki. Nie obyłoby się bez pomocy samorządu, tradycyjnie wspiera nas powiat chrzanowski i gmina Chrzanów. No w tym roku jeszcze dołączyło do nas parę firm, firma Meritum, firma Unimetal Recycling, sklep szczypiornisty, zakład fryzjerski Dudek i Dancake. Wisła! 51 bramek można było zobaczyć podczas czwartej kolejki Magic Sport Ligi Futsalu. 8 z nich padło w meczu pomiędzy MKS-em Fablok i Perłą Sports, który zakończył się remisem 4-4. W pierwszym meczu czwartej kolejki Magic Sport Ligi Futsalu niepokonany MKS Fablok mierzył się z Perłą Sports. Wynik meczu już w pierwszej minucie otworzył Jan Martyniak, wykorzystując błąd w wyprowadzeniu piłki przez przeciwników. Fablok chciał szybko odpowiedzieć i zaatakował. W 9 minucie Rafał Brzezoń trafił na 1-1. W 12 minucie było już 2-1 dla MKS-u po bramce Mikołaja Trzeciaka, który wykorzystał dalekie podanie od swojego bramkarza. 3 minuty później Jan Martyniak zdobył bramkę wyrównującą. W końcówce pierwszej połowy Perła miała okazję wyjść na prowadzenie, ale z dobrej strony pokazał się Kamil Lasik, broniąc kilka groźnych strzałów przeciwników. Po zmianie stron bramkarz Fabloku nadal miał sporo pracy, ale remis się utrzymywał. Fablok kontrował i w 28 minucie Dawid Sabuda trafił na 3-2. Emocji w tym meczu nie brakowało. W 36 minucie Jan Martyniak trafił po raz trzeci dla Perły, a chwilę później Kasper Głowacz po szybkim kontrataku wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Fablok się nie poddawał. Zaatakował i w 38 minucie Łukasz Kadłuczka wyrównał stan rywalizacji na 4-4. Był to mecz, który czuliśmy, że możemy wygrać. Byliśmy blisko zwycięstwa. Drużyna dzisiaj walczyła. Była widać zaangażowanie w grze. Szkoda, bo mogliśmy jeszcze wykończyć kilka sytuacji i skończyć mecz wygraną. Widać, że chłopaki już wrócili do treningów. Już tam powoli w klubach zaczynają trenować. Jest więcej siły do gry. No i tu procentuje właśnie w tych meczach tutaj w Chrzanowskiej Lidze Futsalu. Dużo bramek padło też w meczu pomiędzy AFS Lambada a Magic Sport. W drugiej minucie spotkania Jakub Jochymek mocnym strzałem trafił na 1-0. AFS szybko odpowiedziało bramką Bartosza Śpiewaka, ale jak się miało okazać, było to ich jedyne trafienie w tym spotkaniu. W 10 minucie Magic Sport powrócił na prowadzenie po strzale Karola Górkowskiego na 2-1. Jego zespół do przerwy mógł prowadzić wyżej, ale w kolejnych akcjach zabrakło dobrego wykończenia. Po zmianie stron Magic Sport przyspieszył i błyskawicznie zdobył 3 kolejne bramki. Po dwóch trafieniach Karola Górkowskiego i Jakuba Jochymka Magic Sport prowadził 5-1, pewnie zmierzając po komplet punktów. Można powiedzieć, nasza firmowa akcja, czyli bracia Górkowscy, Marcin wyrzut do Karola, a że Marcin jest wiadomo tutaj bramkarzem w pierwszej lidze wręczną, no to ten wyrzut jest, można powiedzieć, fenomenalny, więc to jest nasze firmowe zagranie naszej drużyny. Zawodnicy ASF starali się odpowiadać, ale nie potrafili znaleźć drogi do bramki przeciwnika. W 38 minucie wynik na 6-1 dla Magic Sport ustalił strzałem z rzutu wolnego Jakub Sidor. Mimo braków kadrowych, bo paru zawodników niestety brakowało, ale udało się, wynik pokazuje 6-1, jednak do przerwy tam był wynik remisowy na styku, postawili się dosyć mocno, jednak my mamy indywidualności zawodników gdzieś tam ligowych, gdzie grają w ten futsal, gdzieś wcześniej grali, czy tutaj jak był jeszcze wcześniej Krakbet, czy Clearex, a teraz gdzieś grają po ligach na dużym boisku, więc to doświadczenie jednak futsalowe zostaje, więc pewne zwycięstwo i 3 punkty. W pozostałych meczach tej kolejki Solidex pokonał MKS Trzebinie u 19-5-2, Sport plus Zdrowie rozbił La Playa 12-4, zaś Wygiełzów pokonał Drewmar Agard 9-6. Czas na zaproszenia z Miejskiej Biblioteki. Na początek konkurs literacki zatytułowany Czytany obraz, który trwa od 24 stycznia do 15 kwietnia. Konkurs dotyczy obrazów Roberta Barei. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki.
Z kolei 24 stycznia 2022 roku o godzinie 18 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza na Akademię Słowa. Tym razem w ramach cyklu Gustaw przedstawia czas na grupę literacko-muzyczną UTW w Chrzanowie. Z kolei MOXIR w ostatnim tygodniu stycznia zaprasza na warsztaty baletowe dla dorosłych Balet od podstaw. Karnet na 3 spotkania 24, 25 i 27 stycznia można kupić w informacji MOXIR Kasie Kina Sztuka w Chrzanowie. To nie koniec tanecznych propozycji. 5 lutego MOXIR zaprasza na warsztaty tanga argentyńskiego do budynku przy ulicy Sokoła. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 14 i potrwają do godziny 17. Pierwsza godzina warsztatów bezpłatna. Szczegóły na stronie internetowej MOXIR. Miłośnikom muzyki przypominamy o jubileuszowym koncercie zespołu Sztywny Pal Azji 18 lutego w sali teatralnej. Bilety na wydarzenie Sztywny Pal Azji połączyła nas muzyka można kupić przez internet oraz w informacji MOXIR. Na koniec zaproszenie filmowe. Słynny broadwayowski musical powraca w nowej odsłonie i w reżyserii samego Stevena Spielberga. Film West Side Story można oglądać w chrzanowskim kinie od 21 do 27 stycznia. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych kanałów na YouTube i profilu Facebook, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z podsumowaniem tygodnia pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnego weekendu i do zobaczenia.